Dzień dobry Państwu, Łukasz Melenda, się Państwu nisko, a razem ze mną dzisiaj Dariusz Wójcik, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie radny, zacznijmy od aneksu na budowę stadionu. Nie ma harmonogramu. Podoba się Panu to rozwiązanie? Znaczy harmonogramu nie może być, dlatego że jeszcze Rada Miejska na ten temat nie rozmawiała, nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kolejnych zobowiązań. A jak wszyscy możemy przypuszczać, to na dokończenie tej inwestycji będą potrzebne kolejne pieniądze moim zdaniem minimum na dzień dzisiejszy około 20 milionów złotych i Mosir musi te pieniądze zabezpieczyć czy rada musi zabezpieczyć dla Mosiru albo może wyrazić zgodę na to żeby Mosir wypuścił obligacje i wyrazi zgodę Panie rektorze, dopóki wykonawca nie przyjdzie na sesję Rady Miejskiej i nie powie, że termin, który jest wpisany w tym aneksie jest terminem ostatecznym, ja nie podniosę ręki. Ja mogę się wypowiadać tylko za siebie. Nie ma mojej zgody na zabawę w ciuciu babkę, na to, żeby radni byli zwodzeni, bo to już jest śmieszne. Radni reprezentują mieszkańców Radomia, a to całe miasto jest ośmieszane i całe miasto jest zwodzone za nos, a mnie się to nie podoba. 20 milionów to jest jakieś pańskie wyliczenie, z czegoś ta kwota wynika? Czy to jest... Nie, panie rektorze, z... ja rozmawiam z ludźmi, którzy zajmują się tą budową. I wiem też, co mówi się w obozie, jakby drugim, czyli w obozie wykonawcy. Mm -hmm. I, I co wiemy się, mówi? Co się i mówi w obozie wiem, o jakich pieniądzach są rozmowy. Pewnie Betonox też wie, ile Mosier jeszcze może się zadłużyć. No właśnie, I to będzie czy, takie czy są przeciągane... jakieś gminy zadłużenia. Ja, ja myślę, że te 20 banie, które jeszcze Mosier będzie mógł się zadłużyć. Nie wiem, jakie ma możliwości jeszcze miejska spółka Mosier. Nie rozmawialiśmy na ten temat. No, myślę, że dyskusja odbędzie się jeszcze w styczniu. Mm -hmm. Jak to było z tym głosowaniem nad budżetem miasta? Pan był przeciw. Duża mm -hmm. część radnych Prawa i Sprawiedliwości się wstrzymała. Powiedział pan na. Samej sesji, że koalicja trwa i trwa macia. Potem napisał pan, że Panie część rektorze, radnych PiS jest w tak, cichej koalicji z Platformą. Niektórzy koledzy radni dali się wciągnąć w grę, bo uchwalenie tego budżetu to jest taką grom, która do niczego dobrego nie doprowadzi. Bo pan wie, czy wszyscy wiemy, że na dzień dzisiejszy w tym budżecie brakuje około 12 milionów. Na pokrycie wydatków bieżących. Skąd te pieniądze musimy wziąć? I teraz zobaczy pan telenowelę, co sesja. Zresztą, moim zdaniem, będą, będzie to najtrudniejszy rok, jaki do tej pory był w samorządzie, bo to, będzie to rok jedyny tylko kłótni, awantur, przepychanek i zganianie winy jedni, jedni na drugich, dlatego że pieniądze trzeba znaleźć. Przyjdą grupy. Pracowników, którzy mają pensje bardzo niskie po pieniądze. Tych pieniędzy nie będzie i będziemy mieli, tak jak to mieliśmy na koniec roku, że rzeczywiście dostaniecie pieniądze 200-300 tysięcy złotych na przykład MOPS, ale radni niech podniosą rękę za podwyżką tego, 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 i zobaczy pan, że co sesja będzie taka telenowela i to niczego nie, niczemu dobremu nie służy. No, ja uważam, że jedynym rozwiązaniem dla tego miasta to jest odwołanie Rady Miejskiej i odwołanie prezydenta, przeprowadzenie nowych wyborów, a do czasu tego w prowadzenie komisarza. Jeżeli dwa organy się nie mogą porozumieć, to to jest najlepsze rozwiązanie dla miasta. Ja też oczywiście to też, te, też mówię przeciwko sobie, bo ja też utraciłbym mandat radnego. No ale trudno, coś jest ważniejsze. Miasto jest dla mnie ważniejsze niż bycie radnym. Mm -hmm. no dobrze, A ale... tak co sesja będziemy mieli przepychankę. Myślę, że już w styczniu będą się odbywały pierwsze konsultacje, Podwyżki? spotkania i rozmowy o podwyżkach yy, za bilety, no właśnie, za śmieci. Parkowanie, yy, parkowanie, bilety, i wiele, wiele innych rzeczy. Czyli, czyli po to, żeby jednym dać, musimy innym zabrać. No, z pustego i Salomon nie naleje, jak to mówią. No tak, ale gdyby był komisarz, ułożyłby, może nie komisarz, może Regionalna Izba Obrachunkowa, bo gdyby Rada nie uchwaliła budżetu, to budżet uchwaliłaby Regionalna Izba Obrachunkowa. I ona by uchwaliła budżet, yy, tak zwany budżet. Yy... Z cięciami po z prostu. Cięciami, Czyli minimum dokładnie. to, co trzeba. I ktoś by doprowadził do uporządkowania tego budżetu naszego miasta. W tej chwili dalej będziemy się zadłużać. Ta spirala będzie narastała, narastała, narastała. No i doprowadzimy do tego, że ta bańka kiedyś może pęknąć. Yy, napisał pan, że część yy, radnych PiSów jest w cichej koalicji z Platformą. Chciałem się dowiedzieć, znaczy, którzy to radzi. Ja nie, 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 nie. Każdy radny ma wolny mandat, każdy radny ma swój głos, nie było dyscypliny, rozmawialiśmy, że każdy głosuje tak, jak on uważa. Ja zagłosowałem tak, jak ja uważam, inni radni uważali, jak uważają, ale w mojej ocenie była to decyzja błędna. No dlatego, jak mówiłem poprzednio, przed, przed chwilą, że będziemy mieli jedną wielką telenowelę i przepychanki, awantury. No ale i tylko, napisał i pan o cichej koalicji panie redaktorze, a na bo sesji pan, mówił pan powie, o, czy o pan tym, wie, że koalicja trwa i czy trwa mać. To pytam się, kto jest z tej koalicji. No to, panie redaktorze, to jeszcze raz. Czy pan wie, czy radni PiSu są w koalicji czy w opozycji? Jest pan mi w stanie to powiedzieć? Bo jeżeli się popiera jedno z ważniejszych głosowań, czyli budżet miasta Radomia, a mnie codziennie koledzy z opozycji, z koalicji obywatelskiej w mediach ogólnokolskich przeprowadzają, przekonują do tego, żebym nie popierał nic, co składa w, wnioski platforma obywatelska Nawet w niedzielę, w, w niedzielę, tak, w niedzielę król Europy mnie do tego przekonywał i utwierdził mnie w przekonaniu, że to ja mam rację i myślę, że za rok pan przyzna mi rację tutaj w tym studiu, jeżeli zostanę przez pana zaproszony. Mhm, na pewno I będę, będę jeszcze zapraszał. radnym i nie znajdzie się grupa ludzi, którzy, która rozpędzi to towarzystwo. Yy, no dobrze, tylko wróćmy cały czas do mojego pytania. To którzy ci radni PiSu są w koalicji no, ale, z Platformą? Panie redaktorze, no ale ja Widzi pan, zna pan wyniki głosowania. Znam. Ja znaczy, uważam, że, ci, że poparcie budżetu. się wstrzymali, są w koalicji. Ja uważam, że poparcie budżetu jest poparciem działań prezydenta miasta Radomia. Mhm. Krótko, no, no panie dyrektorze, albo się jest w opozycji, albo w koalicji. Ja nie wiem, czy my jesteśmy jedną nogą w koalicji, jedną w opozycji, czy chciałem w opozycji, a całym kiedyś tak w koalicji. PSL, kiedyś PSL tak robił. Że no bywał... i nie wyszedł na tym dobrze. No i zobaczymy, jak wyjdzie na tym prawej sprawie. Ale mówię, każdy radny ma swój głos, ma swój mandat, został wybrany przez wyborców, reprezentuje swoich wyborców. Ja się tylko wsłuchuję w głos tych ludzi, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. No pytał, tam komentował pan, widziałem na mediach społecznościowych, że dostał pan wiele takich no, pytań typu, czy się pan sprzedał, czy... Dostałem, bo wie, wie pan, radni, czy członkowie Prawa i Sprawiedliwości, czy wyborcy, nie oceniają pojedynczego radnego, tylko oceniają całą grupę. I jeżeli budżet został poparty, a bez głosów Prawa i Sprawiedliwości ten budżet nie zostałby poparty, no to tak jakby cała grupa, ten budżet poparty oparła i cała grupa ponosi za niego odpowiedzialność. Tak dostałem, ale po wyjaśnieniach y, części osób te osoby zrozumiały, dwie osoby na stałe usunęły z grona swoich znajomych. Elektorat y, PiSu oczekuje twardego kursu? Znaczy, elektorat y, PiSu oczekuje jasnego stanowiska i uważam, że twardego kursu. Mhm. A brakuje tego jasnego st stanowiska w tej chwili? W Radomiu tak. Mhm. razie się teraz, y, panie radny, koleżankom i, y, i słuchaczkom, ale trudno. No taki zawód i muszę stwierdzić jedno, że bywa pan zmienny jak, jak kobieta. Mm. 25 lutego 2021 roku, niedługo będzie rocznica, zapowiedział pan tutaj w tym studiu, siedząc na tym miejscu, że chce pan kandydować na prezydenta miasta. Po kilku tygodniach pana o to pytałem, mówił pan, że no niekoniecznie, że to tak trochę w żartach. Nie, nie, a, nie, nie. nigdy nie a, mówiłem, że to żarty. A wczoraj, no nie użył pan tego słowa, ale, ale, ale nie mówił pan o tym poważnie, a wczoraj w konkurencyjnej stacji znów pan wrócił do pomysłu, Chce pan być ale tym prezydentem, rektorze, czy też nie? Ja mówię, cały czas mam jedno stanowisko. Gdyby wybory, a ponieważ one są za dwa lata, <laughs> czy za dwa i pół, bo nie wiadomo, za, za jaki okres są wybory, yy, to nie wiem, jaka będzie sytuacja polityczna. Nie wiem, co się będzie działo. Nie wiem, czy będę żył. W ogóle jest tyle no znaków dobrze, dobrze, no Ale, ale to, mówię panu jasno, gdyby wybory odbyły się Praktycznie teraz rozmawiajmy. Hmm. Nie rozmawialibyśmy dzisiaj, a wybory są za trzy miesiące, to stwierdzam, że tak będę ubiegał się o urząd prezydenta miasta Radomia, bo uważam, że mam pomysł na miasto, mam wizję, wiem jak to zrobić i wiem jak wygrać te wybory. To y, po kolei. To najpierw tak, rozumiem, że chce pan być prezydentem w takim razie. I nie jest to, nie, y, nie chcę, ale muszę. Nie, nie, nie. nie, <słuch> nie jest to Ma pan wizję, to jak powinien wyglądać Radom? Przede wszystkim powinniśmy doprowadzić do tego, żeby Radomiu był spokój. Żeby to, co zaplanowane jest, rozwijało się i to, co zaplanowane, szło według harmonogramu, który określimy. A w tej chwili. I pan jest gotów każda... ten spokój zapewnić? Jestem w stanie ten spokój. Bo, bo jest pan raczej za. zaliczany do jastrzębi niż gołębi, no, jeśli chodzi panie o panie redaktorze, to wie pan. Z zewnątrz wyglądam na groźnego, a w środku mam głębie serce. Także niech mi pan wierzy. A internauci, Kiedy szydzili z panów radnych, którzy. Między którymi doszło do konfliktu, stawiali na pana, że pan by wygrał w tej potyczce na naszej arenie. Panie redaktorze, dlatego to całe wydarzenie, o którym pan wraca sprzed lat, przekonało mnie do jednego, że. Powstrzymałem się od, oj, bardzo dawna spożywania alkoholu, bo mógłbym sobie zrobić krzywdę. Jasne. E, no dobrze, czyli chodzi o to, żeby zapanował spokój. E, w Radomiu jest w... potrzebny spokój, współpraca i dmuchanie w jedną trąbkę. Taka sytuacja, w jakiej teraz jest prezydent nie mający większości, jest sytuacją no, niedopuszczalną. W ogóle tu jest wina ustawodawcy, mhm. że do czegoś takiego dopuszcza. Bo ja uważam, że jeżeli Rada nie uchwali, i może nie budżet, bo budżet to jest inna sprawa, absolutorium, dwa razy, prezydent z automatu powinien być odwołany, również i Rada Miejska. Wtedy te dwa organy ze sobą usiadłyby i się dogadały. To może ci radni, którzy w tej chwili popierają prezydenta, jak pan wcześniej powiedział, po cichu, to y, powinni w takim razie oficjalnie wejść w koalicję Ale to ja nie wiem, i prezydent powinni... Witkowski redaktor, po prostu ma większość. Ja panu no. powiem tak. Y, ja może nie ma tego problemu. Ja przystępując do Prawa i Sprawiedliwości, najpierw zapoznałem się ze statutem tej partii. I w statucie jest tej partii, że przestrzega się dyscyplin. Które są wprowadzone, no, że nie są wprowadzone. I tam, gdzie są wprowadzone dyscypliny. Jak pan widział w głosowaniu na mhm. poprzedniej sesji, wszyscy radni, którzy zgadzają się z, z tym statutem, poparli to, bo gdybym miał inno, inne zdanie i nie popierał tego, co gremium partyjne uchwala, jest to w każdej partii tak samo, to powinienem złożyć mandat radnego albo odejść z tej partii. A ponieważ ja się zgadzam z działaniami władz statutowych partii centralnymi, yy, to poparłem złożone przez czy zaproponowane stanowisko. I to samo uważam, że w budżecie miasta powinna być wprowadzana dyscyplina, ale okay. nie ja jestem szefem Jasne, klubu. ale czy, no to wróćmy w takim razie z innej strony na to popatrzmy. Jeżeli pan tak mówi, że zgadza się pan z działaniami, z działaniami tak. e, centralnymi partii, e, to czy nam tutaj e, na dole jest potrzebny partyjny prezydent? Właśnie taki, który będzie wykonywał wszystko, co partia na górze powie? Ale nie mówimy, że partia na górze powie. Ja mówię o panie redaktorze, pana wybiera, czy mnie wybiera określona grupa ludzi. Jeżeli ta grupa, określona grupa ludzi nie jest zadowolona z mojego działania, to ja mam dostosować się do tego, co ci ludzie. No nie jeden ma rację, tylko rację ma większość. No jasne, Demokracja tylko, to jest, nie jest najlepszy tylko, system, ale nie... lepszego nikt nie wymyślił. Okej, okay, jasne. Tylko znowu pan Churchill'em. E... To nie Churchill. chyba zdaje się Churchill. Nie wiem. Ale zostawmy tego Churchill'a, bo je, 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 jeszcze nie wyszedł z prokuratury. E, no dobrze, no ale chciałbym tutaj jakąś logikę zaprowadzić, bo z jednej Strony mówi pan o tym, że rzeczywiście wyborcy decydują, co pan powinien robić i powinien się pan sugerować, chociaż nie ma, mandat jest wolny, ale nie ma pan takiego obowiązku, ale powinien pan słuchać wyborców. A z drugiej strony mówi pan, że słucha decydentów partyjnych. No to nie Nie wiem, Jarosław Kaczyński czy Marek Suski nie może decydować, co się będzie działo w mieście. Nie, redaktorze, ale przecież to są też wyborcy, mimo tego, że są decydentami, to są też wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. Tak, ale to są jednostki, nie. Do prezesa Kaczyńskiego też docierają osoby, i mówią mu wyborcy pis z czego są zadowoleni, a z czego nie. To samo do Marka Suskiego, to samo do każdego posła, czy w pis czy w Platformie. I wyborcy danej organizacji oczekują zachowania z linią tej organizacji. No dobrze, ale czy będzie pan w stanie postawić partii, jeżeli to będzie zgodne z wolą mieszkańców? Mam dar przekonywania, jestem w stanie przekonać. Każdego Kogo? wyborców? Do czy, wyborców czy no zarówno wyborców, partyjnych. jak i liderów partyjnych. No zobaczymy. E, to na koniec naszej rozmowy. E, jakie będzie najważniejsze wydarzenie dla Radomia w 2022 roku, jak pan myśli? Znaczy, nie wiem, jakie będzie, szczepne. ale wiem, jakie chciałbym. Mhm. Chciałbym, żeby stadion został oddany i Radom jak Radom zagrał w europejskich pucharach. O, i super. No i tutaj stawiamy kropkę. Tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dariusz Wójcik, e, Kandydat na prezydenta? Nie, nie, panie rektorze, nie, 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 nie. Nie kandydat, bo do tego czasu, żeby się ogłaszać jako kandydatem jest sporo, jeszcze dwa lata i może się wie, wiele wydarzyć, ale osoba, która myśli o kandydowaniu. To radny, osoba, która myśli o kandydowaniu i radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu i szczęśliwego nowego roku. Życzę zarówno panu redaktorowi, jak i słuchaczom, telewizji dami i Radia Rekord. Nawzajem. Do zobaczenia i usłyszenia do jutra.